My z Natalią mieliśmy długi wieczór, rozmawialiśmy ze sobą dosyć głęboko na poważne tematy i widziałem, że naprawdę się otworzyła, z tym, że nie wiem na ile to było otwarcie po prostu wobec przyjaciela, kolegi, aha, a na ile wobec mężczyzny, nie? Rozumiecie, o czym mówię? Czy to tak, już nie jest sklasyfikowane w tym momencie jako kolega, jako przyjaciel? Friendzone, tak. Czy nie jestem po prostu w worku friendzone? Dziękuję. Człowiek próbuje drzwiami i oknami i jest to nie do przejścia po prostu. Jak się czujecie po dzisiejszej nocy? Jest fajnie, rozmawialiśmy sobie przy kieliszku wina, potem skoczyliśmy na chwilę do basenu, pośmialiśmy się, popiskaliśmy się. No i patrzcie, jak te baseny się przyjęły. No. Zbliżają ludzi. Jest bardzo fajnie, się bawiliśmy. Czuję się wspaniale, ale też zastanawiam się, czy jest to bezpieczne tak szybko się po prostu temu poddać. Tak jak my na początku mówiliśmy, że wiesz, taka troszkę wariatka z ciebie i no, widać, że to jest twój człowiek. No, widać, że to jest twój człowiek. Myślę, że to może być naprawdę coś fajnego i naprawdę coś takiego szczerego. Przyszliśmy tutaj na basen, było mega romantycznie, cicho. Mieliśmy czas dla siebie, tylko i wyłącznie byliśmy sami. Wszystkie emocje zostały utopione, że tak powiem, no, w tym basenie. No wiadomo, bliskość też swoje zrobiła jednak, nie? Będę pchał tą relację w pewnym kierunku, a że tak powiem, co wyjdzie, no to się okaże. No, ciężko stwierdzić. Mi jest bardzo miło, na jej twarzy też widzę uśmiech, więc wydaje mi się, że moje towarzystwo jej nie przeszkadza, tylko wręcz przeciwnie. A ty jak, Paula? Spoko bardzo. Patryk jest... No, wydaje mi się, że bardzo fajnym facetem i cieszę się, że go poznałam i mam nadzieję, że jeszcze trochę tutaj będziemy i że poznam go bardziej. Jestem w dość mocnym szoku, że tutaj Paula sobie kogoś znalazła, że chciała znaleźć może bardziej. Czy Paweł, czy Patryk? Nie myślę jeszcze o tym. Nie myślisz jeszcze o tym? Nie. Okej. Mi się wydaje, że ty wewnętrznie gdzieś tam już wiesz. No, ale jak mnie znacie, to wiecie, że i tak nic nie powiem, bo nie rzucam no. Podziwiać, więc... Tak, to prawda. Wiki? No ja już po prostu nie mogę się doczekać, żeby się spotkać i ja ogólnie... Nawet ty ciszy z Sebastianem, nie? Tak. Nawet ciszy mi brakuje. Nawet jeśli będę płakała za parę dni, no to przynajmniej będę szczera i... Nie będę nic udawała. A Patryk, jak u ciebie? No mega pozytywnie, tak dziewczyna mnie zaskakuje, bo naprawdę te poczucie humoru, jakieś takie... Paula jest super. No generalnie jest widać, bardzo... strasznie to widać, nie? Że wy macie to poczucie humoru, jest tak wstrzelone. Nie siedzę w jej głowie, ale znaki wskazują na to, że tak. Po tych zabawach mieliśmy taką randeczkę, no też wiadomo, że ładna sceneria i tak dalej, troszeczkę pogadaliśmy. No i dostała takiego buziaka na zachętę, nie? Tak? Tak. Taki krótki, symboliczny buziaczek, no, to jest taki właśnie znak, że można ewentualnie iść troszeczkę dalej, po prostu, wiesz. Panowie, to co, szabelki w dłoń? Tak, i lecimy dalej na podbój, co? Tak. Nie musimy dać siebie wszystko. Trzeba. Po to tu jesteśmy i też chcemy coś, tak, z tego. Ale ty to chyba wczoraj chciałeś się bardzo całować z Natalią, cały czas naprawdę nie, spadało. Na początku nie ogarniałem, jak tą kartę mam przełożyć, ale... dopiero potem mi się udawało. I musiałem dłużej przytrzymać, wiesz, pomiędzy nią a mną kartę, no. Żeby, wiesz, jak już złapałem oddech, dopiero to zacząć to ssanie i dopiero przenosić, nie? Ale jak skutecznie w ogóle ta karta zawsze z zwyciem kogoś spadała, nie? Że dosłownie spada i buziak jest. U Kuby to było tak ładnie, ja miałem, nie? Mi się udało i Adę, a czy udało? Niechcący. I Adę pocałowałem i Natalię, nie? Myślę, że mogą być jakieś ofiary i że ktoś na pewno wyłamie się z tego, co założył wcześniej. Dobra, opowiedzcie swoje wrażenia po wczorajszej i tej. Mówię, że po prostu na grubo, nie? Na maksa na grubo, moim zdaniem. Ale to było śmiesznie po prostu. W sensie nie było za muły w końcu. Było grubo? A ty jak tam? Z Sepcią? Ja mam taki problem z Sebastianem, że zupełnie inaczej, jak jesteśmy we dwójkę. I możemy właśnie też gadać i siedzieć w ciszy i w ogóle jest mega... Jakieś tak czuję się, jakbym go znała w wieki. A później, jak jesteśmy w towarzystwie, to on nakłada tą podobną barierę, którą ja zdążyłam już odkryć. I mnie to irytuje, nie? Najpierw muszę tak jakby oczyścić atmosferę z Sebastianem, bo czuję, że coś tam jest na rzeczy. Nie wiem, czy on też to czuje i chcę po prostu szczerze z nim trochę pogadać najpierw. Nie, mi się Sebastian wydaje jakiś taki cichy, taki, nie wiem, skromny, zawstydzony może. Wiecie, jak to czasem jest, jak jest towarzystwo, to niektórzy
odczuwają jakoś tam presję. Mi to trochę szkoda Alicji, nie? Bo nie wiem, czy ty jej powiedziałeś wprost, jak jest, czy nie? Co? Alicji powiedziałeś ona wprost? Wie. Wie już wszystko. No, wie. Tylko po prostu ona próbuje. No, wie. Ja tylko się, ja z nią się tylko fajnie dogadamy, rozmawiamy, ale ona wie. Pomimo, że Alicja mi się nie podoba, nie jest w moim guście, ale na przykład ona by tutaj dużo wniosła. No. Dla mnie zajebista dziewczyna. No, no, cała atmosfera, nie? Ona jest taka fajna kumpela na przykład. Z nią idziemy na imprezę, gdzie jest, to będą do niej dzwonić, żeby tak, dokładnie. Sebastian, możesz zjeść ciastko i mieć ciastko. Tu w tym przypadku akurat. Mówmy się tak, że po prostu bawimy się z tymi dziewczynami, w sensie z granicami, które mamy. Cieszymy się z tego, a jakie jeszcze macie? Sasza! Sasza! Wydaje mi się, że Kuba w jakimś którymś momencie zapomniał tak naprawdę, z kim tutaj jest.